A wziąwszy ją sobie na żonę, Izaak miłował ją. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 67 werset. Miłuj współmałżonka. Pismo Święte przedstawia Izaaka jako typ Chrystusa. Bóg powiedział do Abrahama: weź syna swego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, mnie ofiaruj za paloną ofiarą. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 22:2. Abraham zabrał go na wyznaczoną górę, zbudował ołtarz i ułożył stos drewna. Związał Izaaka, swego syna, i położył go na ołtarzu. W tym wszystkim mamy zapowiedź tego, co miało miejsce około 2000 lat później, gdy Bóg ofiarował swego jednorodzonego syna, syna swej miłości, na górze Golgoty. Syn Boży został przytwierdzony do drewna krzyża nie sznurkami, ale gwoździami w rękach i stopach. Syn Boży został przytwierdzony do drewna krzyża nie sznurkami, ale gwoździami wbitymi w ręce i stopy. I tak jak Izaak nie pozostał na ołtarzu, Chrystus nie pozostał na krzyżu lub w grobie, ale został podniesiony przez chwałę Ojca. Abraham otrzymał Izaaka, swego syna, z martwych w podobieństwie, jak mówi list do Hebrajczyków 11:19. Chrystus rzeczywiście umarł i został pogrzebany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Historia Izaaka ma dla nas również inną lekcję. Lekcję, która jest bardzo potrzebna w tych dniach. Izaakowi została dana narzeczona, Rebeka. Proszę zwrócić uwagę na kolejność w jego relacji z nią. Ona stała się jego żoną, a on ją miłował. W wielu społeczeństwach kładzie się duży nacisk na zakochanie się w osobie, którą się poślubi. Miło jest poślubić tego, którego się kocha, ale obowiązkowo trzeba kochać tego, którego się poślubiło. Nie ma przykazania nakazującego poślubienie tego, kogo się kochało, ale jest boskie przykazanie, aby kochać tę, którą się poślubiło. Innymi słowy, musisz ją kochać, ponieważ ją poślubiłeś. Efezjan 5:25 nie jest sugestią, ale przykazaniem. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół. Dziś słyszymy o wielu, którzy byli zakochani, pobrali się, a potem rozwiedli, bo już nie kochali. Jakie to smutne. Jak hańbiące dla Boga, jak cenne są Boże instrukcje dotyczące małżeństwa. Miłuj współmałżonka. Pierwsza Księga Mojżeszowa 24:67, a wziąwszy ją sobie za żonę, Izaak miłował ją.